Dzień dobry Państwu. Witam Was w programie Co za historia? Z okazji tego, że siedzimy w domu i mamy koronawirusa, będziemy się uczyć historii w sposób nowoczesny. A zajmiemy się dokładnie Polską pierwszych piastów. To będzie nasz pierwszy odcinek, mam nadzieję, że cyklicznej serii. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Polska pierwszych piastów, Mieszko I i Słowianie. To jest to, czym się zajmiemy w pierwszych zajęciach. Skąd wiemy o Słowianach? Bardzo proste. Mamy notatkę geografa bawarskiego. Kto to był geograf bawarski? Nie wiemy, kto to był. To był jakiś mnich. Mnich, który sporządził notatkę zwaną Zapiską Karolińską, na której umieścił plemiona słowiańskie mniej więcej jak to wyglądało. Ślężanie, Opolanie, Mazowszanie, na Pomorzu mamy Pomorzan, Wolinian, na południu mamy państwo Wiślan i w Wielkopolsce mamy Polan. Plemię Polan, które dało początek państwu polskiemu. A to wszystko nam się wiąże z jedną osobą, z Mieszkiem I. Mieszko, Mieszko, mój koleżko. Mieszko, Mieszko, mój koleżko. Mieszko I, nie wiemy dokładnie, kiedy się urodził. Nie wiemy nic z jego młodości. Dlaczego? Niestety, moi drodzy, to nie jest Rzym, to nie jest Grecja, ani starożytny Wschód. Nie mamy źródeł pisanych. Jeżeli nie mamy źródeł pisanych, nie możemy tego potwierdzić. A o tym, co się działo w Polsce... Dlaczego nie ma źródeł pisanych? Słowianie byli niepiśmienni. Nie mamy żadnych przekazów źródłowych. A to, co pisano o nich, Tietmar pisał 50 lat później, a pierwsza kronika polska Gala Anonima jest 150 lat później. Oni pisali to z perspektywy czasu. Jedyny dokument, który mamy zachowany z Mieszkiem I, to będą informacje o chrzcie i o ziemiach, które przekazał pod opiekę papieżowi. Mieszko, Mieszko, mój koleżko. Mieszko, Mieszko, mój koleżko. Zanim przejdziemy do Mieszka I, chciałbym Wam jeszcze powiedzieć o Wiecu. Wiec to jest dla Słowian najważniejsze zgromadzenie, w którym uczestniczyli tylko i wyłącznie mężczyźni. Kobiety miały siedzieć w domu, niestety. Takie to były czasy. Mężczyźni decydowali na Wiecu o najważniejszych kwestiach dla plemienia. Czy iść na wojnę, a wojna była fajna, bo można było zebrać na niej łupy, czy budować gród, oraz o obrzędach religijnych. Z czasem na Wiecu wybierano podczas wojny księcia. Książę był obierany tylko na ten okres wojny, jednak razem z drużyną, zdobywając dużo bogactwa na wyprawach, jego władza stała się dziedziczna. I tu nagle pojawia nam się Mieszko I i Piastowie. Piastowie, czyli pierwsza dynastia Polski. Zapamiętać, Piastowie to pierwsza dynastia Polski, a jej początek daje właśnie Mieszko I. Skąd wiemy o Piastach? O Piastach wiemy z legendy o Piaście Kołodzieju, który podczas postrzyżyn, czyli symbolicznego przejścia spod opieki matki na opiekę ojca, obcinano chłopcu kosmyk włosów. Moi drodzy, nie obcinano całej głowy, ponieważ Słowianie zazwyczaj modne było noszenie długich włosów. Podczas tej imprezy Piast razem z żoną Rzepichą żyli dosyć skromnie, jak na tamte czasy, a zapukało do ich drzwi nieznajomi, jacyś nieznajomi i zaprosili ich na tą imprezę. Ci nieznajomi zostali przegnani przez złego króla Popiela, którego de facto później zjadły myszy, i zapukali do domu Piasta. Piast za bardzo nie miał warunków, żeby ich przyjąć, ale oczywiście z żoną Rzepichą zaprosili ich na postrzeżyny swojego syna i w magiczny sposób tych potra zaczęło na stole przybywać. I impreza naprawdę fantastycznie się skończyła. Oni powiedzieli, że syn Piasta będzie przyszłym królem. Siemowit, tak się nazywał ten chłopiec. Siemowit okazał się pradziadkiem naszego Mieszka I. Następnie jego dziadkiem był Lestek zwany Leszkiem i Siemomysł, czyli ojciec. O nich nie wiemy z historii nic. Znamy imiona, nie wiemy co robili, co się działo za ich życia. Informacje dopiero mamy o Mieszku I. I to nie z początków panowania Mieszka I, a dopiero z okolicy Chrztu Polski. Mieszko, Mieszko, mój koleżko. I tym sposobem przechodzimy płynnie do takiego pierwszego udokumentowanego wydarzenia w dziejach naszego państwa. Do Chrztu Polski. Chrztu Polski, 966 rok. To jest Chrzest Polski, pierwsza data, którą pamiętacie na historii. Chrzest Polski dla Mieszka to było taktyczne rozegranie, tak naprawdę. Mieliśmy duży problem z plemieniem Wieletów, którzy mieli sojusz z Czechami na południu. Mieszko I, aby rozbić ten sojusz wielecko-czeski, wpadł na pomysł, że zawiąże sojusz samemu z Czechami. Biorąc ślub z księżniczką czeską Dobrawą, córką Bolesława II, Mieszko I rozbija sojusz czesko-wielecki
I w tym momencie może się skupić samemu na podbijaniu kolejnych terenów. Dużo historyków też przypomina, że Niemcy miały w swojej naturze chrystianizować państwo pogańskie, albo właściwie najeżdżać państwa pogańskie pod przykrywką chrystianizacji. To też był jeden na pewno z czynników, który skłaniał Mieszka I do przyjęcia chrześcijaństwa. Czy Polacy od razu przyjęli chrześcijaństwo? To nie jest prawda. Chociaż kronikarz niemiecki Tietmar w swojej kronice pisze: w ślad za głową i swoim umiłowanym władcą poszły ułomne dotąd członki spośród ludu i w szatę godową przyodziane w poczet synów Chrystusowych zostały zaliczone. Ich pierwszy biskup Jordan ciężko miał z nimi pracę, zanim niezmordowany w wysiłkach nakłonił ich słowem i czynem do uprawienia winnicy pańskiej. Chrzest przyjął Mieszko i jego najbliższa świta. Gdzie? Nie wiemy. Prawdopodobnie w pierwszej stolicy Polski, którą nie było Gniezno, tylko Ostrów Lednicki. Tam głównie była siedziba księcia. Dla Mieszka I to był fantastyczny ruch, ponieważ chrześcijaństwo ugruntowywało jego władzę jako księcia. Dodatkowo wiązało się z przyjazdem duchownych, którzy byli oczytani i potrafili pisać. Znali świetnie łaciny, więc prowadzili od razu kancelarię i zajęli się dyplomacją. Czyli mogliśmy się kontaktować z innymi władcami europejskimi jak równy z równym. Jak chrześcijański książę z chrześcijańskim księciem. Stawali na równi. Kto mieszkał w państwie Mieszka I? To też była ciekawa rzecz. Państwo Mieszka I to monarchia patrymonialna. Monarchia patrymonialna znaczy ojcowska, ojcowizna. Znaczy, że cała ziemia w państwie należała do księcia. On mógł z nią zrobić wszystko, mógł ją dzielić jak chciał. Ale najważniejszą rolę w państwie Mieszka I pełniła jego ekipa drużynników. A drużynnicy to byli jego żołnierze, jakbyśmy na dzisiaj powiedzieli. Uzbrojeni są najczęściej w kolczugę, wykonaną z kilku tysięcy żelaznych kółek. Do tego mamy pod kolczugą przyszywalnicę, czyli zakładany pod kolczugę gruby kaftan wypchany wełną. Szyszak na głowie, to jest rodzaj hełmu, czasami ozdabiany pióropuszem z końskiego włosia, oraz włócznie, która była najczęstszym rodzajem broni. Ale do tego dochodzi nam miecz, nóż i okrągła tarcza. A o nich mówi nam dokładny zapis żydowskiego kupca Ibrahima ibn Jakuba. Ma on 3000 pancernych podzielonych na oddziały, a setka znaczy ich tyle, co 10 secin innych wojowników. Daj on tym mężom odzież, konie, broń i wszystko, czego tylko potrzebują. Co to oznacza? Oznacza to dwie rzeczy. Pierwsza to, że te chłopaki to naprawdę były twarde goście, bo 3000 znaczy tyle, co 10 setek innych. 3000 razy 10 daje nam potężny wynik. A druga rzecz, że Mieszko I by musiał być bardzo bogaty, skoro potrafi utrzymać tak dużą armię i za swoje to utrzymywał. Najlepiej o tym przekonał się margrabia Hodon. Niemiecki margrabia Hodon, który zaatakował ziemię Mieszka I z nadzieją na łatwe łupy. W 972 roku dochodzi do bitwy pod Cedynią. Pod Cedynią Mieszko I doskonale wiedział, zarówno jak i Hodon, w którym miejscu można przekroczyć Odrę przez rzekę Niepomoście. Mieszko swoich żołnierzy uspodzielił na trzy grupy. Bardzo sprytnie. Łuczników ustawił za wzgórzem. Kawalerię wycofał, którą dowodził jego brat, wycofał ją z boku do odwodów, a swoich pieszych wystawił naprzeciwko wojskom Hodona. Gdy Hodon uderzył w wojska Mieszka I, żołnierze Mieszka zarządzili odwrót. W tym momencie, jak się zarządza odwrót, to najczęściej się poróżnia szyk bojowy i się dobija przeciwnika, który ucieka jak najszybciej. Polacy uciekają, wojska Mieszka uciekają, uciekają za wzgórze. Za wzgórzem okazuje się, że są łucznicy, którzy zaczynają szyć na maksa do Niemców. Wojska te, które uciekały, przegrupowały się, stawiły opór wojskom niemieckim, a z boku od tyłu zajechała ich kawaleria dowodzona przez brata Mieszka. Oczywiście sromotna klęska wojsk niemieckich. O bitwie pod Cedynią dowiedział się cesarz niemiecki, że jeden z jego margrabiów, Hodon, razem z Mieszkiem urządzili sobie takie starcie. Cesarz nakazał się stawić Mieszkowi i Hodonowi u siebie na dworze. No Mieszko wpadł na pomysł, nie będzie jechał na dwór cesarski. Po pierwsze, to dosyć ryzykowne, a po drugie, to w końcu ja się broniłem. To przecież Niemcy nas atakowali, tak? Wysłał swojego syna jako gwaranta pokoju. Swojego najstarszego syna z małżeństwa z Dobrawą, zwanego Bolesławem.
późniejszym pierwszym królem Polski i Bolesław jako mały chłopiec pojechał na dwór cesarski jako gwarant pokoju, że nie będzie dochodziło już więcej do walk między Polską a Niemcami. Z dzisiejszego punktu widzenia wysłanie swojego syna na dwór obcego państwa nie czyniło z Mieszka taty na medal, ale to były takie czasy i niestety Mieszko musiał to zrobić, żeby mieć spokój za swoją zachodnią granicą. Pod koniec życia o Mieszku wiemy jeszcze jedną rzecz. Umarła Dobrawa, jego żona, a Mieszko I, aby ugruntować swój sojusz z cesarzem niemieckim, wziął za żonę niemiecką księżniczkę Odę i miał z nią dzieci. W 991 roku przed śmiercią Mieszko wysyła do papieża dokument, w którym wymienia swoje ziemie. W dokumencie zapisane są dokładne granice państwa Mieszka I, który jest bardzo zbliżony do ziemi dzisiejszej Polski. Rok później, w 992 roku, dokładnie 25 maja, umiera nam Mieszko I. I to jest koniec pierwszego władcy Polski. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek. W opisie zamieszczam linki do dokumentów i do materiałów oraz do ćwiczeń, które moglibyście sobie wykonać w domu w ramach powtórzeń. I mam nadzieję, że to nie był pierwszy odcinek, a początek naprawdę fajnej serii. Dzięki bardzo. I co, uda się to czy nie? Zanim przejdziemy do państwa Mieszka I, powiemy sobie chwilę o... Skąd wiemy o Piastach? 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 O Piastach wiemy o... Skąd wiemy o Piastach? Skąd wiemy o Piastach? O Piastach wiemy o legendzie o... Z legendy!